Witam państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Dziś w naszym programie dużo będzie o piłce, ale rozpoczynamy od tenisa stołowego. W poprzednim programie informowaliśmy o wznowieniu działalności sekcji tenisa stołowego w klubie sportowym WEL Lidsberg. Podaliśmy, że sekcja działa od pięciu lat. Jednak sekcja wznowiła działalność 7 lat temu i prowadziła zajęcia Kamila Kulina przez pierwsze dwa lata. Później zajęcia przejął po kamili trener Sławek Ostrowski i prowadzi swoją grupę od lat 5. Za nieścisłości w informacji przepraszamy. Dwie młode piłkarki na letnim obozie młodych Orłów. Dwie zawodniczki i skrynarzy przebywały na obozie sportowym w Wałbrzychu, trenując pod okiem wybitnych fachowców. Maja Osiecka i Maja Napiórkowska to podopieczne trenerów Bartosza Szczęsnego i Michała Rynkowskiego. Gratulujemy trenerom i rodzicom, a młodym piłkarkom życzymy postępów w grze. Gry kontrolne naszych drużyn piłkarskich. Zespoły naszego powiatu intensywnie przygotowują się do nowych rozgrywek. W minionym tygodniu niektóre nasze drużyny rozegrały kolejne mecze kontrolne. Polonia i Łowo grała mecz w Żurominie z Wkrą i wygrała 5 do 1. Bramki dla Polonii zdobyli Dominik Lemanek 3, Kacper Ciesielski 1 i 1 gol samobójczy. Wel Litzbark podejmował na własnym boisku Kormorana z Wierzewo. Mecz rozpoczął się znakomicie dla Welu. Jarosław Skonieczka strzelił dwa gole i to było niestety wszystko ze strony Lizwarka. Później bramki zdobywali przyjezdni. Najpierw był gol po rzucie rożnym, a następnie dwa rzuty karne. I na zakończenie bramka ponownie po rzucie rożnym. Iskranarzym uległa drużynie Muks Bydgoszcz 1 do 5. Honorowe trafienie zaliczył dla iskry Sebastian Rynkowski. Delfin Rybno spotkał się z Konstruktem Lubawa. Mecz rozegrany był w czasie 3 x 30 minut. W całym spotkaniu zespół z Lubawy zdobył 5 goli, natomiast Delfin 1. Po strzale Artura Draśpy. Rozgrywki Pucharu Polski. W sobotę i niedzielę nasze drużyny rozgrywały mecze w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Oto wyniki. Polonia Iłowo przegrała w Lubawie z Konstruktem 0 do 3. Delfin Rybno wygrał dopiero po dogrywce z Welem Dąbrówno 5 do 3 gole dla Rybna, Jakub Kwaśniewski, Paweł Homa, Mariusz Szatkiewicz, Patryk Rozentalski i Marcin Marchelek. Iskra na Rzym pokonała gminę Kozłowo 4 do 1 gole dla Iskry zdobyli Dawid Arczewski 2, Sebastian Rynkowski 1 i Mateusz Rynkowski 1. MKS Działdowo pokonał ożyc Janowo 3 do 2. Gole dla MKS-u zdobyli Damian Kalisz, Adrian Bąbalicki i Krystian Jędraszek. Wellisbark rozgromił drużynę Grunwaldu Gierzwałt 6 do 1. Gole dla Welu strzelili Sebastian Muskal 3, Jarosław Skonieczka 2 i Tomasz Mosakowski 1. Amatorska drużyna piłkarska działdowo uległa trwęcy Nowe Miasto 1 do 5. Honorowego gola dla działdowian strzelił Arkadiusz Leśny. Krzysztof Cytlał, pierwszy na mecie. Już po raz 194 rozegrano na trasach leśnych w Malinowie bieg na dystansie 5 km. Startowały 32 osoby, w tym 13 pań. Jako pierwszy linię mety przekroczył Krzysztof Cytlał, uzyskując czas 19,47. Wśród pań najlepsza była Joanna Pietrzak. W sobotnim biegu startowały dwie osoby, które zaliczyły debiut w malinowskim biegu. Już wkrótce, 13 sierpnia, biegacze startujący w parkranie w Malinowie obchodzić będą piątą rocznicę biegania. Ten pierwszy jubileusz warto uczcić większą liczbą startujących, do czego serdecznie namawiamy. Przypominamy, sobotnie biegi w Malinowie rozpoczynają się o godzinie 9. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, a żegnamy się hasłem: Ukraina ciągle walczy. Chwała Ukrainie. Do widzenia Państwu!